Cześć. Cześć. Jestem Ignis Pszyska. Długo się nie widzieliśmy, długo nie nagrywaliśmy filmików, prawda? Tak, prawda. Dlaczego ich nie nagrywaliśmy? No bo mieliśmy dużo innych zajęć, dużo innych kasetek i tamte kasetki musieliśmy nagrać, tylko nie nagraliśmy. No bo tak nam się nie wymyśliło. Dokładnie. Mamy bardzo duże zaległości w figurkach. Nie pokazujemy ich już od roku. Prawda, mamy. Długo nie pokazujemy figurek, więc pewnie zrobimy w najbliższym czasie kilka filmów z zaległościami. Postaramy się to zrobić jakoś może seriami, które się udało skompletować w całości. Tak. Ale dzisiaj nie o figurkach. Dzisiaj nowa pasja Ignacego. A co jest twoją nową pasją? Kasetka Lego i figurka i kaleta i druga kaleta. Tak, zasadniczo wszystko co jest związane z Lego jest, jest tym ulubionym teraz, tak? Tak. Dobra, pokażemy co mamy. Mamy nową gazetkę. Tak. Co w niej jest? Pokaż, pokaż jaka ta gazetka. Ja pokażę tutaj. To jest nowy numer Lego Batman. 4/2009. I przejdziemy od razu do rozpakowywania, do oglądania co jest w środku. Tak? Tak. No to worek poszedł. Od czego zaczynasz? Zaczynam od gazetki. Proszę cię uprzejmie, to jest gazetka. Co mamy w gazetce? Mamy tutaj luźne rzeczy, plakaty, luźne... No ale to musiałbyś pokazać, wiesz, bo bardzo ładnie opowiadasz, ale to trzeba by jednak pokazać, co tam jest. To ja będę pokazywał. Nie, dobrze. No, tylko najpierw pokażmy... najpierw pokażmy to. Dobra? Dobra. Pokazujemy stronę pierwszą. To w tym, że my powiedzmy się takie karty, to przyda się i kilka tam już mamy, więc możemy otwierać i drugą stronę zobaczyć. Tak, w tym numerze są karty specjalne do... Do czego to jest? Do Batmana, tak? To Lego. No, logiczne, do Lego Batmana. Tak. Specjalna karta, tutaj jest kilka pokazanych, jak to wygląda. Tak, no. Tutaj mamy spis treści i opisane co w numerze. Tak. A w numerze mamy twoja zabawka, minifigurka Lego Flash. No. Komiks, część pierwsza, szybko. Konkurs i poczta, wygraj wspaniałe nagrody. Dopad mobila, przechytrzyć Jokera. Akta złoczyńców, Reverse Flash. Oko detektywa, znajdź różnicę, super fajny Batmobil, Joker nie ma szans, komiks, część druga, szybko, szybciej, za szybko, wzywając Batmobil, Dorwi i Łotrów, pościg, nudna misja, mróz, o Jezu, niegodziwy Mr. Freeze i w następnym numerze. Dobra, pokażę to, co tam jest. Będziesz teraz czytał ten komiks? Nie. No, tutaj mamy opisane jakie głowy i tam jakieś takie się trzeba układać. No i takie opisanie jak jest dziwne, no i tyle. A tutaj jak widzicie to jest komiks. Następujący. Teraz tak komiks jest
Fajny, ale za to ten komiks będzie nowo zasnym się przemiotem. Czym będzie? Nowoczesnym czym? Przemiotem. Przedmiotem, tak? Tak. Aha. No to teraz... Dobra, to mamy komiks, przerzuć komiks. No nie będziemy każdej strony pokazywać, bo wtedy nikt nie kupi gazetki, bo przeczyta sobie tutaj. Tak się nie robi. Mamy, ja szybko pokażę, mamy rozwiązanie konkursu i nowy konkurs. Ignacy, lubisz te konkursy, prawda? Lubię. Ja ci powiem, co teraz można zrobić. Narysuj Flasha lub super szybki pojazd w świecie Batmana i wygraj nagrodę. Do wygrania jest łódź podwodna Batmana i do wygrania jest, co to jest? Mech Batmana kontra mech trującego bluszczu. Także myślę, że się zabierzesz za rysowanie tej pracy i wyślemy pracę na konkurs. Tak. Tak. Tutaj mamy dalszy ciąg komiksu. Na pewno będzie ciekawy. No. Tutaj mamy akta Azyl Arkham. Czyli teraz mamy reverse flash. Nie, teraz ja opowiadam małego typu kasetka. Tutaj troszkę się potargało, ale... Troszkę się potargało, to ale, też zaskoczenie. No ale tak. To nic. To nic, no. To jest kolejna strona. Aha. Następujący, no to teraz idziemy do tworzenia jakieś kasetki inne do kupienia. Tak, najważniejszy element każdej gazetki. Jakie są inne gazetki? No... taką już mam w ogóle. Taki nie mam. No i takiej nie mam. Nie masz też takiej? Tak. Dramatyczna sytuacja. I co teraz? Aha, bo tej jeszcze nie było w ogóle, bo ona jest nowa. Która? Dobra, jest tam coś jeszcze, czego nie pokazaliśmy? Jest jeszcze całkiem. Jest jeszcze do pokazania telu. Tak, jeszcze mamy takie rzeczy. Dobra, więc tak, tutaj jest. A już odłóż tamto. Nie, musimy jeszcze to opisać. Musimy jeszcze tutaj poukładać. Proszę. Kaleta limitowana, tłuszcząca, widać to? Tutaj w ogóle Lego Batman kaleta fajna, limitowana. Kto jest na tej karcie? Superman na kalesie, ale ten Superman jest limitowany, no bez miesiącu i do albumu jakiegoś, którego już mam. Kogo? Supermana czy album? Superman jest w tym albumu, teraz tego. Aha, tutaj mamy jeszcze coś. Tak. Co to mamy? No to otwórz tacz plus. Pokaż, co to jest. Tutaj jest pudełko kaletami, fita Supermana i Flasha. Jak się chcesz zrobić takie kalety, otworzysz to wtedy. Może się zawołasz losisów, no bo to losi się mogą otworzyć. Okej. Okay. Skoro rodzice mogą otworzyć, to proszę, otwieram. No. Chociaż ty też byś mógł. Tak. No. Tylko tu się mogą. No. Jak się nauczysz, to też będziesz mógł. Jeszcze tam. O! Co tam dobry, mamy? Niedobry człowiek. Joker. Joker niedobry. Wisi się, no to kolejną kartę zapilamy. Cześć, bo w ogóle nie ostrzy. Dobra, musicie się domyślić, czy to jest świecący Joker. No dobra. Tutaj co jest? A to. Ja będę pokazywał. A to jest Joker opisany. Aha, ale nie świecący. Tak. Dobra. Co to jest? Paczka z Jokerami tylko? Wow. Tutaj. To jest to. To jest to jakieś układanki kaletowe, to jest opisanie. A kto jest na tej?
Flash. Flash. A tu jakieś opisanie się myśli. A, coś tam jest zapisane, nie? Dobra, nieważne. Ha? A tutaj jakiś pan superbany. To jest Joel, tak? Tak. Cel jest prawie, to jest dołącza to Supermana właściwego, jest super. Świeci się luźniejsze między tym a tym. No, to teraz. Taki niedobry człowiek, lekko Batmana. Pokaż, co to jest. Mnie pokaż, bo ja nie widziałem. Wysiał taki człowiek, zestawik to kupiony. I kartka z informacją, jakie jeszcze są karty. Dobra. Czyli mieliśmy specjalną kartę, mieliśmy paczkę z kartami, mieliśmy gazetkę. I co jeszcze mamy? Klocki. Klocki. Figurka Mini Flash. Opisanie z tyłu. Widzicie? To teraz zabieramy się za układanie. Zabieramy się za układanie. Myślę, że to szybko pójdzie, bo to są takie zestawy po kilka klocków. Chociaż w Star Warsach jest dużo tych klocków, nie? Może być mało. Tam te statki jak się buduje, to tam jest po 30-40 czasami klocków, nie? Tak. Dobra. Jeszcze coś jest. I... O! No. Potrzebujemy głowę, czy nie? Potrzebujemy. Dobra. Super, to układaj. To nam trochę zajmie. Ja w międzyczasie chociaż może nie aż tak długo. Musimy coś zrobić, Ignacy, ze światłem tutaj. To nic nie widać. Dobrze, że nas niewiele osób ogląda, nie? Dobrze. Jakby tak bardzo dużo oglądało, to nie wiem. Kolka flash tak wygląda. Jeszcze musimy płomienie założyć. Płomienie? No to płomienie. Zobaczyłeś chociaż, jak się to składa, czy tak lecisz z pamięci? Instrukcja nie jest potrzebna, jeżeli jest mniej niż 20 elementów, to jest istotne. Nagra... Pomóc ci? Nie, nałóż. Co? Nałóż. Nałóż. Też nie ma. Co będzie w kolejnym numerze? Miałeś tam, z tyłu. Tak, to figurka mini. Mini figurka kogo? Jokera. Jokera. Dobra, ja pokażę, jak wygląda. Teraz pytanie, czy na ostrzy? Czy na ostrzy? Czy na ostrzy? Guzik nie naostrzy. Widzicie, tak wygląda. Tak wygląda szybki flash, jak jest rozmyty. Nie wiem, jak to pokazać, żeby... Są jaja. Widzicie? Fajne, nie? Dobra. Tak wygląda figurka. Pokażę ją tak za chwilę inaczej jakoś. Nie wiem, jak zdjęcie zrobię i wmontuję w filmik, bo przecież na tym nic nie ostrzę. A tak wygląda szybki flash. Jest rozmyty. Tyle na dzisiaj, co? Nie. Nie? Nie. A co masz jeszcze do powiedzenia?
Mini figurka już ma. Czasami komiksy są fajne, czasami jakieś siwne, czasami nie siwne, czasami fajne, czasami nie fajne. Nie wiadomo jak są, ale tak zrobimy, żeby było fajnie. Kalendarz, flash, taki flash. Czasami tutaj musimy znaleźć figurkę mini. Dobra. Później będziesz oglądał gazetkę tak dokładniej. Tutaj. Teraz pożegnajmy się. I co? Umawiamy się na jakiś czas? O, co już. Ty słuchasz, co ja mówię? Słucham tylko. To tam machamy, żegnamy się. Umawia... Pa, pa. No, pa, pa. Umawiamy się na jakieś częstsze teraz filmiki, tak? Tak, tylko za chwilę... Raz w tygodniu coś nagramy? Tak, za chwileczkę nagramy. Cześć. Cześć, za chwileczkę nagramy kolejny filmik. Dobra, no to pa. Pa, pa, pa. Fajne plakaty, nie? No fajnie. Co tu jeszcze masz? Mam coś też właśnie. O, to. Ty weź pozbieraj te. Aha, bo ty chcesz pracę narysować, co? Tak. Dobra, to chodź, zabieramy się za rysowanie pracy.